It's a pleasure for us actually to have this exhibition here of Dr. Janusz Kapuca, well known as the K-Rock. That's your camera. What if I give a middle finger? Well, it will react also. Jest to instalacja interaktywna, czyli widz ma wpływ na obraz, który się tworzy w czasie rzeczywistym. I w tym wypadku akurat widz również staje się instrumentem, ponieważ dźwięki, które są odtwarzane poprzez instalację, reagują na ruch widza. I oczywiście instalacja, obraz, który się tworzy, jest bazuje na kształcie K-Drona Janusza Kapusty. Thank you, Gershwin Hotel and management, to give me a space and opportunity to show the first time ever K-Drone in art in New York. Człowiek oglądał mnie w telewizji, gdzie przez 7 minut mówiłem o K-Dronie, się zachwycił. Okazało się, że pracuję w hotelu Gershwin i jak pokazał menadżerce, to ona się zachwyciła K-Dronem i zaoferowała mi wystawę. Mamy wspaniałą wystawę dzisiaj. No, wszyscy się cieszą, no, pójdzie w świat. For us to have the Rhapsody in K-Drone, it was an amazing project to put it together. And we came alone all this way, and we're very happy to have this exhibition, and hopefully it will be a great success, since the Gershwin is the platform for any artist in the world that can come and exhibit here their art. Niezwykła forma geometryczna K-Drone, którą trudno powiedzieć, czy wymyślił, ale w każdym razie opracował w jakiś sposób na zasadzie pewnych praw geometrycznych, chyba ustanowił, jest to jego własność. Jest mistrzem w swojej inwencji K-Drona i co z niej zrobił? Zrobił cuda po prostu. To są fantastyczne prace. Awansowałam do roli komisarza, z czego byłam bardzo dumna. Rhapsody in K-Drone opens up for us as the first day of spring, as everyone knows. I'm very happy to actually have this amazing artist here at the hotel. Ten kształt, który jakby całą jest sumą mojej rozmowy z Nowym Jorkiem, który jest jakby kształtem, który wyniknął trochę z mechaniki i jakby idei tego miasta, wylądował tu na wystawie, gdzie Andy Warhol, jakby ikona świata, jakby zaczynała, bywała i tu żyła. Cały hotel właściwie jest pełen pamięci o nim. On behalf of Suzanne Tremblay, I would like to present this amazing present to Janusz and hope he's enjoying the night. To Janusz, powiedzmy sobie, jest w prawdziwym słowa tego znaczeniu geniuszem. Jest odkrywcą, wynalazcą i no i tutaj ta wystawa po prostu jest dowodem jego wielkiego talentu. To jest szansa na prowokację i zrobienie wystawy w tym najtrudniejszym mieście na świecie, w sztuce, bo tu jakby wszyscy przyjeżdżają z ochotą na sukces i dla mnie to było jakby ważne spotkanie ze sobą. Forma, która jest nową formą
w geometrii, jakby nieznaną, opuszczoną, ominiętą, którą on odkrył i rozwinął i wymyślił i po prostu, która ma niesamowity potencjał. Bez względu na to, czym ta wystawa się stanie, ona już sukces we mnie osiągnęła, bo ja się zrobiłem świadomym, że się tak głupio wyrażę, mądrym artystą. Zawsze z ciekawością obserwuję wszystkie jego poczynania i Cadron wydaje mi się fascynującym projektem. Jego praca w New York Timesie, która była pokazywana na przestrzeni dziesiątek lat, która docierała do milionów ludzi, zresztą w innych miejscach bardzo prestiżowych również. No i oczywiście Janusz jeszcze posunął się dalej, bo doktorat zrobił na temat Cadrona. Wierzę, że ja wiem, co dalej zrobić, bez względu na to, jeżeli nikt na świecie jeszcze nie wie. Janusz Kapusta, jako artysta, poświęcam czas Cadronowi, który odkrył Janusz Kapusta, odkrywca. Cadron stał się cząstką, ale gdyby go nie było, to ja bym był musiał być sobą jakby innym. Bardzo mądrze i sugestywnie wyeksponowana jego idea tego Cadrona. Przed wystawą dopiero zamknęliśmy wszystko na ostatni guzik. Oh,
Janusza znam już bardzo długo, bo przecież przyjechaliśmy chyba w tym samym czasie do Nowego Jorku, do Ameryki, znaczy 81 rok. Podziwiam jego osiągnięcia, które są jego udziałem, to znaczy zarówno te wszystkie graficzne ozdoby w różnych gazetach amerykańskich, jak i jego, powiedzmy, te poszukiwania skejdronem. To są rzeczy naprawdę nowatorskie i ciekawostką jest to, że Janusz opowiada, wspomina, że jak był młodym człowiekiem, to wszedł na gapę nasz koncert Skaldów w Polsce, w miejscowości, z której pochodzi, a nazwę miejscowości zapomniałem. W każdym razie jest to miłe, że po prostu kiedyś nie znaliśmy się w Polsce, a poznaliśmy się tutaj w Nowym Jorku. Yeah, I made a bikini with $1.5 million and it was in the Sport Illustrated magazine. And it came to Worldwide. It was the first thing in the world somebody designed gold bikini. Fenomenalny intelekt rozważa ten problem od jakiegoś czasu. Rozwija się to w coraz ciekawszym tempie. Potrafi połączyć fenomen tak zwanej legendy, czyli ilustracji, z koncepcją, czyli abstrakcyjnym wizerunkiem swojej odkrywczości. Niech Bóg go trzyma w swojej opiece. Jak jakiś żart albo dowcip, ale potraktowałem to jako no, właśnie taką wesołość, żeby wiadomo, że jak Himmelsbach zostanę z 40 pracami, które wymyśliłem, żeby zrobić dla centrum. Wiadomo, że to jest prowokacja i nagle okazało się, że przyszło wiele interesujących ludzi i z tego jakby wynikają następne spotkania i rozmowy, no bo Heydron czy ta sztuka ma wiele pokładów do rozmów na potem. To, co widać, jest jedną warstwą i jakby ona zajęła mi dużo czasu, żeby do niej dobrnąć, ale Heydron ma swoją naukę, swoją użytkowość, swoją symboliczność i znaczenie. Natomiast tu jesteśmy skupieni, jak mówię, na Heydronie jako sztuka. To jest kontynuacja tego mojego zadumy, czy rozpoczęcia pewnego procesu związanego z doktoratem na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Takie rzeczy, jak mówię, odkrycia wydarzają się nam przypadkiem. Nie można być w tym samym miejscu, czyli normalnie ludzie czasami do czegoś dochodzą, coś lubią w sobie i mówią, o, gdybym miał, to bym chciał żyć tak samo. Ja nie wiem, Heydron został mi podarowany, gdybym na nowo był, to nie wiem, czy bym był podarowany. Wydaje mi się, że trzeba skromnie zaakceptować swoje miejsce i swoją powinność i robić najlepiej to, co się nam wydarza. We mnie są jakby dwie osoby. Jedna odkrywca i jemu się przytrafił kształt i wtedy on jest jak prorok trochę, który bez względu na to, jak mówię, czy się jąka, czy nie, musi opowiedzieć, co wie. I takie jest posłanie trochę odkrywcy Heydronu. Gdybym odkrył, powiedzmy, kwadrat, no to przecież czy ktoś by mi się pytał, czy on jeszcze się zajmuje kwadratem, to przecież to jest niemożliwe. Świat jest bogatszy o nową formę. To, że ona mi się przytrafiła pierwszemu, to jest jakby no, fascynujące i znaczące. Natomiast jest drugi aspekt we mnie, to jest artysta, który od dzieciństwa ćwiczył, skończył szkoły, pracował i tam zależy od naszej wytrwałości, uczciwości, wrażliwości i tak dalej. Czyli ja tu w tej moim przypadku spróbowałem połączyć artystę z odkrywcą. Prace mi się bardzo podobają. W zasadzie jak patrzę się na szkice takie, to wtedy dopiero zaczynam rozumieć malarstwo tego artysty. Cała sztuka w dzisiejszym czasie jest stworzona z pewną influencją innych artystów i innych kultur, które się naprawdę spotykają dzisiaj. Widzę rękę mistrza, który potrafi
ołówkiem dać three-dimensional image i kompozycję. His work. He look around him and see what we need that we don't have. And he find it. Wystawa jest znakomita. W ogóle to jest wspaniałe miejsce i wydaje mi się, że w tej chwili jakby dostało nowego wymiaru z wystawą Janusza Kapusty, którym ja jestem zafascynowana i od zawsze. I szkice naprawdę na mnie robią wrażenie. I niektóre są symboliczne, nie tylko właśnie takie geometryczne i to mi się podoba. Wymyśla, dochodzi do czegoś. Nie da rady na temat takiej sztuki, trudno jest rozmawiać. Może nie doszedłem jeszcze.